przed wami oczywiście audycja Mała Czarna, a moim i waszym gościem jest dzisiaj Anita Grontman. Witam ciebie. Witam ciebie serdecznie. Anita jest menadżerem firmy Avon, a jej pasją jest budowanie relacji, a także kreowanie wizerunku. Jak możecie tutaj zobaczyć w kamerce, Anita jest oczywiście pięknie pomalowana, jak dziękuję zawsze. Dziękuję ci bardzo. No a dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób firmy, korporacje, MLM angażują się w akcje społeczne i oczywiście o tym, co każdy z nas może wynieść dla siebie. Mam nadzieję, że również naszej realizatorce Martynie część informacji się przyda, no bo w końcu jest kobietą i jak każda kobieta chce dbać o siebie. No jak to się mówi, kiedyś brakowało produktów na rynku, a teraz mamy przesyt i marki muszą zaoferować coś więcej. My marki musimy kupić jako osoby, stwierdzić, że są również przydatne społecznie. Z tego co wiem, to firma, w której ty pracujesz, angażuje się również w akcje na przykład kontra przemocy, kontra rakowi piersi. Może na początku właśnie o tym raku piersi, bo to jest taka choroba, którą czasami ciężko wykryć. Co firma robi, żeby pomóc kobietom, zarówno tym młodszym, jak i starszym? Głównie firma wspiera takie kobiety, to są właśnie głównie kobiety chore na raka piersi. Wspiera ich przy zakupie naszych produktów. Wszystkie te pieniążki są przekazywane na tą kampanię. Również firma prowadzi marsz różowy wstążeczki. Myślę, że każdej kobiecie jest znany taki marsz. Ja sama uczestniczyłam w tym marszu, jak byłam w Warszawie. To było niesamowite przeżycie, niesamowici ludzie i pasja, jaka ich łączyła i wszyscy byli uśmiechnięci. Najważniejsze jest to, że każdy przyszedł ze swoją osobą towarzyszącą, ze swoim mężem, bratem. Jednakże ta kobieta nie była sama i to było bardzo ważne. Oprócz tego też mamy też takie adresy mailowe, mamy linie telefoniczne, na które kobiety też się mogą kontaktować. Mamy różne stoiska, gdzie kobiety mogą przyjść, porozmawiać, podzielić się swoją chorobą i to, co w życiu przeżyły. No tak, a z tego co ostatnio widziałam, najbliższe plany firmy, przygotowując się tutaj do tej rozmowy z tobą, to widziałam, że w tej chwili nie dosyć, że firma, w której pracujesz, angażuje się właśnie w tą akcję kontra rakowi piersi, to również 6 innych firm, no i z tej okazji oczywiście będą wykonywane również bezpłatne badania. Tak, to na pewno też będzie w mediach po niedługo informacje, gdzie i o której godzinie. Będą również na pewno też listy wysyłane do osób, jak się badać. Mamy również takie zawieszki, które tak naprawdę pokazują kobietom, jak się badać i o siebie dbać, bo to jest bardzo ważne. Czyli całe mnóstwo takich marketingowych pomysłów, no mogłoby się wydawać, że to jest zupełnie nieopłacalne dla firmy. Po co firma to robi? Firma przede wszystkim robi to dla ludzi, dla kobiet, które tego potrzebują. Wiele jest kobiet, które tak naprawdę boją się pójść do lekarza albo nie mają czasu. I tak naprawdę taka firma jak my, jak firma Avon czy różne firmy, pamiętają o tych kobietach, tak? I starają się im pomóc, bo wiele kobiet dzięki temu umiera. No tak, a jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tym również, w jaki sposób się badać, oczywiście odpowiednie hasło możecie wpisać w internet. Oczywiście również pod tym programem ja wam wszelkie przydatne informacje również dotyczące bezpłatnych badań podlinkuję, żebyście mogli sobie zerknąć, zobaczyć. No i również odsyłam was do audycji, w której jakiś czas temu gościłam kobietę właśnie Amazonkę, która no, wygrała walkę. No i myślę, że to taką walkę najważniejszą, bo życie. Tak, to jest bardzo ważne i ja podziwiam te kobiety, które chcą walczyć i mają przede wszystkim dla kogo. Najważniejsze jest wsparcie. Wsparcie, pomoc, rozmowy i to, że one chcą, to dla nich naprawdę jest wielki szacunek. Wiesz co, a ja kiedyś z tobą rozmawiałam i zaczęła mnie zastanawiać jedna rzecz, bo ty mi powiedziałaś, słuchaj Anita, czasami jak sobie rozmawiam z klientkami, to się okazuje, że doświadczają one przemocy. Mhm. No ja bym chciała o tej przemocy z tobą porozmawiać już po chwili muzyki. Okej. Już od 2008 roku firma, w której pracuję, zaangażowała się w akcję właśnie kontra przemocy. I wiesz co, jestem ciekawa, no bo kiedy ja z tobą rozmawiam, to ty mówisz, że ta akcja jest niesamowicie ważna. I jestem ciekawa, takiej może prywaty trochę, dlaczego ta akcja jest akurat dla ciebie ważna? Powiem ci tak, ta akcja jest dla mnie bardzo ważna, bo lubię pomagać ludziom. Przede wszystkim kobietom, które one same przeżyły taką przemoc. Ja sama ze swoją mamą miałyśmy ciężkie chwile naszego życia w domu rodzinnym, jednakże stwierdziłam, że trzeba się z tym pogodzić i trzeba iść dalej i wytrwałyśmy to wszystko i same obydwie możemy pomagać i wspierać kobiety, rozmawiać z nimi. Nawet jeżeli kobiety przychodzą do mnie na spotkania, tak, bo na tym polega też moja praca i czuję, że ona czasem musi porozmawiać o tym, co się dzieje w domu, jakie ma problemy, staram się wtedy jej pomóc, a przede wszystkim ją wysłuchać, bo to jest najważniejsze.
Wiesz co, kiedy ty o tym mówisz, to normalnie aż mnie ciarki przeszły, no bo zobaczycie Anitę w kamerze, taka szczuplutka, uśmiechnięta, bardzo zadbana kobietka, no i kiedy ona mówi, że ją coś takiego dotknęło, no to właśnie, ja się zastanawiam, ale powiedz mi, wiesz co, bo mówi się o przemocy psychicznej, fizycznej, od którego momentu twoim zdaniem to już jest przemoc? Od przemocy psychicznej, czyli od wyzywania, od poniżania osoby, to już jest przemoc, tak naprawdę to jest początki są przemocy. Później może dojść do przemocy fizycznej, seksualnej, a nawet ekonomicznej. Przemoc fizyczna jest to bicie, szarpanie, poniżanie, popychanie. Psychiczne jest to wyzywanie, poniżanie tej osoby i tak naprawdę to też jest bardzo ciężkie. Przemoc seksualna jest to namawianie takiej ofiary do pożycia seksualnego, a jeśli chodzi o przemoc ekonomiczną, to tutaj zabiera się zarobione pieniążki na przykład, kontrolowanie konta bankowego, zabrania się wychodzenia z domu, także te wszystkie, każda z tych rodzajów przemoc jest bardzo ciężka. Ja ci powiem, że sama nieraz miałam sytuację, że rozmawiałam z kobietami, opowiadały o naprawdę różnych rzeczach, no i ja zauważyłam, że wielu facetów to właśnie ma takie podejście, że kiedy oni mają władzę, kiedy czują, że to oni trzymają na przykład powiedzmy pieniądze i ta kobieta no, nie ma do tego dostępu, to oni się wtedy czują jak taki troszeczkę pan i władca, bym powiedziała. Dokładnie tak. Tutaj jeśli chodzi o przemoc, to głównymi ofiarami są to kobiety. Jest to aż 58% kobiet. Dzieci nawet od 13 roku życia jest to 24%. A tak jak właśnie wspomniałaś, głównymi sprawcami są to mężczyźni i jest ich aż 98%. I to jest głównie po alkoholu. Głównie takie przemoce dzieją się po alkoholu i tak naprawdę nie są później w stanie zapamiętać, co tak naprawdę wyrządzili. Powiem ci, że kiedy ty opowiadasz o tych statystykach, to jest po prostu przerażające. No ale jednak audycja ma na celu zawsze wniesienie coś pozytywnego, bez względu na to, czy słucha nas teraz osoba, która sama przemocy doświadczyła, czy ma w swoim otoczeniu taką osobę, która tej przemocy doświadcza, to zawsze jest sposób, żeby sobie z tym poradzić. Może opowiesz o tych sposobach? Dokładnie tak, ale zanim opowiem o tym sposobie, to mi się bardzo spodoba, jak powiedziałaś, że jestem zadbana, ładna. Chciałam właśnie przekazać wszystkim kobietom, że te, które przeszły taką przemoc, te, które są poniżane, bite, pokażcie, że jesteście ważne, pokażcie, że możecie coś osiągnąć w życiu, wspinać się do góry, zadbajcie o siebie, bo tak naprawdę, jeżeli będziecie dążyć do tego, będziecie siedzieć w domu, nic nie będziecie ze sobą robić, to nigdy nic wam nie wyjdzie. Więc najważniejsze jest to, żeby dbać o siebie i powiedzieć sobie stop, ja też jestem ważna. No tak, bo jednak każda kobieta jest ważna, każda jest wyjątkowa. Mało tego, ja uważam, że nie ma brzydkich kobiet, są po prostu te mniej zadbane. Naprawdę makijaż, dokładnie odpowiednia tak. Fryzura, podejście i uśmiech potrafią z każdej kobiety zrobić naprawdę piękność. Dokładnie tak. No powiedz właśnie, no jeżeli już powiedziałaś o tym radzeniu sobie, no to na pewno wiadomo, wyjście, zadbanie o siebie, no ale konkretnie mamy sytuację, nie wiem, przemocy fizycznej, psychicznej, akcja, reakcja. Co powinna w danym momencie, w danej sytuacji zrobić kobieta? Przede wszystkim taka osoba, która jest ofiarą tej przemocy, powinna zaplanować sobie taki plan działania. Zastanowić się, jeżeli dojdzie do takiej kolejnej przemocy, do kolejnej awantury, co ja powinnam zrobić. Przede wszystkim wezwać policję. Jeżeli dojdzie do rękoczynów, jest to też głównie szpital, tak? Powiadomić sąsiadów, jeżeli słyszą jakieś awantury, jeżeli słyszą, że coś jest nie tak, niech wezmą policję sami, bo na przykład ona nie jest w stanie. Porozmawiać z przyjaciółmi, z rodziną, bo najważniejsze jest wsparcie, tak jak na samym początku powiedziałam, ale i też udać się do psychologa. Taka rozmowa z psychologiem wielu kobietom powinna pomóc i tak naprawdę psycholog jest po to, żeby je wysłuchać. No tak, a jednak co by nie było, taka rozmowa jest w tym momencie na pewno bardzo potrzebna. Tak, bo przede wszystkim ta kobieta się otwiera przed tym, poznaje nowe możliwości, nowe życie i tak naprawdę chce jej się żyć, chce jej się uśmiechać i rozmawiać, a też i nawet pracować. Właśnie, a ty powiedziałaś, że sąsiedzi powinni wezwać policję. Czy są jeszcze jakieś takie pożądane reakcje? No bo część z nas być może ma, no, ma idealne życie, tak? U nich w domu jest naprawdę idealnie, ale często gdzieś tam
zza ściany dobiega jakiś głos. No i właśnie ludzie czasami mają taki trochę, no nie wiem, strach, wezwę policję, no i co dalej, będą ciągać im nie po sądach. Na przykład jak to wygląda z tej drugiej strony? Powiem ci, że jeśli chodzi o sąsiadów, to jeżeli tak naprawdę ta kobieta czy ta osoba będzie chciała poinformować sąsiadów, żeby im pomogli, to niech to zrobi. Niech nie patrzy na to, że oni powinni sami to zrobić, bo oni tego nie zrobią. Głównie jeśli chodzi o sąsiadów, o takie osoby, które są osoby trzecie, one tak jakby boją się też tego sprawcy i boją się o swoje życie, dlatego tak naprawdę odsuwają się od tych osób i mówią, niech sobie sama poradzi, niech sobie sami poradzą, tak? I nie chcą się do tego wtrącać. Dlatego jeżeli każda kobieta coś takiego przeżywa i wie, że ma na kogo liczyć albo ma wokół sąsiadów, warto ich o to poinformować. Wiesz co, kiedy ja na przykład rozmawiam z kobietami i mówię im o tej akcji kontra przemoc, to ja mam czasami wrażenie, że od razu widać, która z kobiet tej przemocy doświadcza. Momentalnie oczy czują, robią się takie zaszklone i powiem ci, że czasami naprawdę muszę bardzo nad sobą panować, żeby w pewnym momencie nie powiedzieć od razu za dużo, a dopiero potem gdzieś tam dotrzeć do tej osoby. I mam też wrażenie, że te osoby się wstydzą, kiedy one mają wezwać na przykład policję, powiedzieć sąsiadom, pójść do psychologa. Powiedz mi, co sądzisz na przykład o jakichś błękitnych liniach? Ja myślę, że jak najbardziej głównie te błękitne linie, czy nawet adresy mailowe są, powstały tylko i wyłącznie dla was. Dla nas, po to, żebyśmy mogli z kim porozmawiać, po to, jeżeli wy się boicie wyjść z domu. Wy wstydzicie się porozmawiać z przyjaciółmi o tym, bo to też nie jest takim lekkim tematem. Tak naprawdę rozmowa o przemocy to jest temat tabu, ale już spotkałam się z tym, że wielokrotnie kobiety o tym rozmawiają i chcą rozmawiać, bo jeszcze wcześniej, kilka lat temu, to tak naprawdę były zastraszane. I wydaje mi się, że co, może nie co druga osoba, ale co któraś tam osoba chce o tym porozmawiać, tak? Bo czuje, że musi. I tak jak właśnie na samym początku wspomniałam o tych rozmowach z moimi konsultantkami, które mam spotkania, one próbują się otwierać. I ja się cieszę z tego powodu, że one chcą ze mną porozmawiać, że czują to samo co ja. I wiem, że to co ja przeszłam, to mogę im pokierować, jak co dalej robić. Powiedz mi, jeżeli wśród naszych słuchaczy jest jakaś taka osoba, która chciałaby się z tobą skonsultować, porozmawiać, po prostu tak zwyczajnie, w jaki sposób może się z tobą kontaktować? Oczywiście można z nami się skontaktować pod numerem telefonu 661-913-019, ale też podam numer na niebieską infolinię, bo to też jest bardzo ważne, 22-668-7000. Taka niebieska infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku, dokładnie od 12 do 18. Także nie bójcie się dzwonić, bo tak naprawdę po tej stronie infolinii nikt was nie widzi, tylko słyszy, a najważniejsza jest pierwsza rozmowa. No tak, co by nie było, jesteście w tym momencie anonimowi, a mimo tego, że jesteście anonimowi, ktoś wam autentycznie, realnie może pomóc. Dokładnie tak. Także cóż, zachęcamy was oczywiście do badań, zachęcamy was, jeżeli wy bądź wasi znajomi macie jakikolwiek problem, do korzystania z takich form pomocy, jakie są dla was dostępne. No i Anita, nie wiem, może jakieś takie twoje podsumowanie na koniec? Ja jeszcze raz mogę powtórzyć to i wielokrotnie to będę powtarzać wszystkim kobietom. Nie bójcie się, dbajcie o siebie, porozmawiajcie z każdą osobą, którą byście chciały. Pomóżcie takim osobom, bo to też jest bardzo ważne. Nie każda osoba będzie prosiła o pomoc. Wiele też takich osób jest skrytych, które się boją poprosić o pomoc. A wydaje mi się, że proszenie o pomoc to nie jest nic złego, tak? I uwierzcie przede wszystkim w siebie. Uwierzcie, że jesteście po to, żeby kochać kogoś, żebyście miały miłość, wspierajcie siebie nawzajem, ale też pamiętajcie o innych osobach. Także cóż, nie pozostaje mi życzyć wam nic innego, jak oczywiście cudownego popołudnia, no i rozwiązania wszelkich kłopotów, jeżeli takie macie na swojej drodze. A tobie, Anita, dziękuję bardzo za rozmowę. Ja dziękuję również. I do usłyszenia w kolejny poniedziałek o 14:00.